Jesteśmy w mieszkaniu. Za kilka tygodni zostanie ono oddane do użytku. Wkrótce zamieszka w nim jakaś rodzina. Podpiszą stabilną umowę z regulowanym czynszem. Nie będą musieli martwić się o wysokość rat kredytowych, a nie o to, że właściciel mieszkania nieoczekiwanie zerwie z nimi umowę. Te obawy nie są obce mojemu pokoleniu. Ponieważ jestem członkinią pokolenia, dla którego właściwie jedyną szansą na samodzielność był i jest kredyt mieszkaniowy. Kredyt, który otrzymywało się dopiero wtedy, kiedy w końcu uzyskało się wymarzoną umowę o pracę. Alternatywą jest mieszkanie u rodziców lub niepewny rynek wynajmu. Przekładanie decyzji o posiadaniu dziecka do momentu, w którym choć trochę będzie się na swoim. Ale osoby młodsze niż ja mają jeszcze trudniej. Decyzje NBP sprawiają, że młode rodziny, ciężko pracujące młode rodziny właśnie tracą zdolność kredytową. Ceny wynajmu szybują w kosmos. W Krakowie za małe dwupokojowe mieszkanie trzeba zapłacić 2,5 tysiąca odstępnego plus czynsz do spółdzielni. Metr kwadratowy mieszkania w Krakowie to średnio 9 tysięcy złotych. Za małe 37-metrowe mieszkanie trzeba zapłacić 350 tysięcy. W Warszawie jest to nawet 450 tysięcy. A co mówi nam prawica, która rządzi? Politycy prawicy każą nam przeczekać tą sytuację. Obiecują i oferują wakacje kredytowe. Ale to nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie systemowe, a tylko takich teraz potrzebujemy. Szanowni Państwo, mieszkanie prawem, nie towarem, to nie jest pusta obietnica. My naprawdę wiemy, że można zbudować niedrogie, porządnej jakości mieszkania czynszowe. Przeanalizowaliśmy, jak to zrobili w Wiedniu nasi przyjaciele, Austriacy socjaliści. Przeanalizowaliśmy rozwiązania skandynawskie i tutaj naprawdę nie trzeba wymyślać prochu na nowo. Trzeba po prostu skorzystać z dobrych, już istniejących rozwiązań. Po pierwsze, pieniądze z budżetu. Na tym, szczerze mówiąc, przejechało się Prawo i Sprawiedliwość. Oni uwierzyli w tą bajkę, że wystarczy nie przeszkadzać, że deweloperzy, prywatni deweloperzy załatwią problem za państwo. No i skończyło się tak, jak się skończyło. My, proszę państwa, tego błędu nie popełnimy. Każdego roku z budżetu na publiczne budownictwo mieszkaniowe będzie przekazywane 20 miliardów złotych. W skali budżetu to jest ułamek, to jest kwota, która nie przekracza 1% polskiego PKB. Ale dla naszego społeczeństwa to będzie rewolucja, pozytywna rewolucja, bo w końcu samorządy dostaną wystarczająco dużo pieniędzy, żeby budować na dużą skalę miejskie mieszkania czynszowe, mieszkania na wynajem. Po drugie, i to jest ważna sprawa, wprowadzimy zasadę, że mieszkania, które są budowane z naszych wspólnych pieniędzy, z budżetu, nie podlegają prywatyzacji. To jest uczciwa zasada. Chodzi o to, żeby te mieszkania zostały z nami na pokolenia, żeby służyły także tym dzieciakom, które teraz kawałek dalej, kiedy tu jechaliśmy, bawiły się w piaskownicy, kiedy one dorosną, kiedy one będą zakładać rodziny, kiedy one będą wchodzić na rynek pracy. Tak to zrobili Austriaccy socjaliści w Wiedniu. Roku na rok przyrastała liczba mieszkań. Z roku na rok tych mieszkań było coraz więcej i z roku na rok było łatwiej. Tak samo zrobimy w Polsce. I wreszcie trzecia kluczowa sprawa. Czynsze w tych mieszkaniach będą stabilne, będą regulowane. Dzięki temu każdego roku dziesiątki tysięcy ludzi będą mogły odetchnąć ze spokojem, bo to właśnie spokój, życiowa stabilizacja to jest to, co zagwarantuje państwowy, publiczny program mieszkaniowy. I zrobi to szybko. Po 4 latach rządów lewicy skończy się ta patologiczna sytuacja, że jedyną metodą na to, żeby zdobyć dach nad głową, jest to, że trzeba brać z banku kredyt na paskarskich warunkach. Ludzie będą mieli realny wybór i ten wybór będzie lepszy niż dzisiaj. Lewica zagwarantuje ucywilizowanie rynku kredytów hipotecznych. Zamrożenie WIBOR-u na okres 12 miesięcy to punkt wyjścia. To rozwiązanie interwencyjne, ale potrzebujemy rozwiązań systemowych. Młoda Francuzka czy młody Niemiec, idąc do banku w ich kraju, podpisują umowę na kredyt hipoteczny i wiedzą, jakie raty będą płacić za 5, 10, 15 czy 20 lat. Ale młoda Polka, idąc do tego samego banku, ale do polskiego oddziału,
nie ma tej pewności. Dlaczego? Bo w Polsce dominują kredyty oparte o zmienne stopy procentowe. Kredyty bardzo ryzykowne. Podczas gdy w Europie Zachodniej większość kredytów, przeważającą większość kredytów, podpisuje się w oparciu o stałe stopy procentowe. Dlaczego tak jest? W Polsce liczy się tylko zysk. I kredyty o zmiennych stopach procentowych to są kredyty, z których banki czerpią najwięcej zysku. Ja tylko przypomnę, że w pierwszym kwartale 2022 roku zysk netto sektora bankowego wynosił 6 miliardów złotych. To o 140% więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Potrzebujemy więc alternatyw i tą alternatywą jest lewica. Ale samo ucywilizowanie kredytów hipotecznych nie wystarczy. Potrzebujemy również mieszkań. Mieszkań na wynajem, mieszkań o stabilnych czynszach, mieszkań z pewnymi umowami, mieszkań na dobrze zaprojektowanych, dobrze wybudowanych osiedlach. I takie osiedla, takie mieszkanie mogą wybudować jedynie rząd i samorządy. Samorządy świetnie znają potrzeby mieszkańców, ale nie będziemy się tutaj oszukiwać. Samorządy same nie dadzą rady. Potrzebna jest realna pomoc państwa i tę pomoc państwa zapewnimy. Ta pomoc, naszym zdaniem, powinna być kierowana przez jedną głowę, przez jedno centrum. Więc skończymy z sytuacją, gdzie mamy różne fundusze, które nie do końca wiadomo, co robią, nie do końca wiadomo, za co odpowiadają. Powołamy na ich miejsce jedną państwową agencję mieszkaniową. Agencję mieszkaniową, która będzie się ponosiła pełną odpowiedzialność za sytuację na rynku mieszkaniowym, ale która będzie też ponosiła odpowiedzialność za pomoc dla gmin, za pomoc dla samorządów. Proszę Państwa, chcemy, żeby ta agencja była odpowiedzialna przed parlamentem, bo mówimy tutaj o poważnych publicznych pieniądzach i w związku z tym tutaj nie może być żadnych wątpliwości co do tego, w jaki sposób one są wydawane. Chcemy też do tej agencji przenieść publiczny bank ziemi, żeby to działało trochę tak jak w Wiedniu. Tam Wiedeński Fundusz Mieszkaniowy nabywa nowe tereny pod nowe inwestycje, żeby mieszkalnictwo publiczne cały czas się rozwijało. Chcemy zrobić bardzo podobnie w Polsce. Szczebel niżej, na poziomie województw, chcemy powołać wojewódzkie spółki mieszkaniowe. W każdym województwie, tak żeby gminy miały realny wybór, czy budować samodzielnie, czy przekazać tę odpowiedzialność publicznemu deweloperowi. Tak będzie łatwiej, tak będzie szybciej, tak będzie taniej. Wreszcie do gmin, do samorządów musi trafić realna finansowa pomoc. Pomoc na uzbrojenie terenu, pomoc na podciągnięcie drogi, pomoc na budowę jednostek opiekuńczych i edukacyjnych. Bo chodzi o to, żeby na tych osiedlach, na tych nowych osiedlach żyło się normalnie, żyło się po ludzku, żyło się godnie. Proszę Państwa, kilka minut temu pan prezydent Kukucki mówił o tym, jak powstało to osiedle, to modelowe osiedle, tu gdzie jesteśmy, we Włocławku. Tutaj dużą rolę odgrywa także technologia. I chcemy korzystać tutaj z innowacyjnych technologii. Chcemy korzystać z prefabrykacji. Proszę Państwa, to jest technologia bardzo popularna w Skandynawii, sprawdzona, tania i dająca bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi o jakość, co możecie Państwo zobaczyć choćby w tych mieszkaniach. To jest trochę tak, jakbyśmy układali bloki z klocków. I dzięki temu po pierwsze robi się to szybciej, po drugie potrzeba do tego mniejszej liczby robotników na budowie, po trzecie nie trzeba tych budów tak często przerywać. Efekt jest taki, że można zbudować więcej za mniej pieniędzy. Efekt jest taki, że można zbudować więcej szybciej. Chcemy upowszechnić tę technologię i chcemy, żeby publiczny program mieszkaniowy był też takim kołem zamachowym polskiej gospodarki. Także jeżeli chodzi o to, żeby korzystać z technologicznych innowacji. Ta maszyna wprowadzona w ruch i naoliwiona pieniędzmi z publicznego budżetu zbuduje 300 tysięcy mieszkań, ale na tym się nie zatrzyma. Będzie iść dalej. Chcemy, żeby ten program, publiczny program mieszkaniowy, był krokiem w stronę nowego polskiego państwa.
Państwa, które przestaje zawodzić obywateli. Państwa, które bierze odpowiedzialność za zaspokojenie podstawowych potrzeb. Państwa, które w końcu na poważnie przestrzega polskiej konstytucji i obowiązków, które konstytucja na nie nakłada.